Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Ulicami Gdańska przejdzie dziś marsz w obronie demokracji i wolności słowa. Rozpocznie się on o godzinie 12:00 mszą świętą za ojczyznę w Bazylice Świętej Brygidy. To już kolejny marsz w obronie demokracji i wolności słowa. Jest on kontynuacją działań rozpoczętych przez Prawo i Sprawiedliwość 13 grudnia ubiegłego roku w Warszawie. Przejdziemy ulicami miasta Gdańska pod Urząd Wojewódzki, aby wyrazić nasze niezadowolenie z tego, co się w tej chwili dzieje, aby zażądać uczciwych wyborów, aby solidaryzować się z tymi osobami, którzy mają dzisiaj szczególnie trudne życie ze względu na ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej. Manifestujący, maszerując ulicami polskich miast, protestują przeciwko niszczeniu demokracji poprzez fałszowanie wyborów oraz przekazu medialnego. Tak było wczoraj w Toruniu. W demokratycznym kraju nie może zdarzyć się taka sytuacja, w której to prawie 20% głosów będzie nieważnych. Wybory były po pierwsze źle przygotowane, to już wiemy na pewno. System cały wyborczy też był niejasny. Wielu obywateli nie wiedziało po prostu, jak głosować, jak oddać ważny głos. Tego typu marsze to wyraz sprzeciwu oraz mobilizacja przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się 10 maja. Trzeba koniecznie ludziom wyjaśniać, co się działo złego, bo się dużo złego działo podczas jesiennych wyborów. Trzeba ich uwrażliwiać na to, co się może stać. Wcześniej podobne manifestacje w obronie demokracji i wolności słowa odbyły się w Radomiu, Olsztynie, Nowym Sączu, Kielcach, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie oraz Krakowie. To było burzliwe spotkanie wielkopolskich rolników z ministrem Markiem Sawickim. Gospodarze pytali wczoraj szefa resortu rolnictwa, jednocześnie prominentnego polityka PSL-u, dlaczego współkoalicjant, partia niby chłopska, nie broni polskich rolników. Proszę Państwa, temat dzisiejszego spotkania jest wszystkim znany. Tak wyglądała styczniowa debata wielkopolskich rolników. Na spotkanie przyjechało 300 gospodarzy. Sala pękała w szwach. Gospodarstwa zaczynają padać, nie mają płynności finansowej. Na spotkanie zaproszono ministra rolnictwa i przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Przyjechał jeden przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego niskiego szczebla. Jeżeli tu te głosy nie będą z dołu słyszane, tu na dole i wojewoda, Urzędy Marszałkowskie nie zareagują, to przyjdzie nam jechać pod Ministerstwo Rolnictwa. Tak też się stało. Powołano komitet protestacyjny. Pod kancelarią premiera zbudowano zielone miasteczko. W kilkunastu miejscowościach blokowano drogi. Mamy ministra rolnictwa, który nie chroni rynku wewnętrznego, to po co taki minister w ogóle tam siedzi? PSL, nasza partia niby chłopska, współrządzi ileś lat. I oni mówią, że nic nie mogą zrobić. W końcu doszło do spotkania wielkopolskich gospodarzy z ministrem rolnictwa. Myślę, że usłyszymy, co szło załatwić, czego nie załatwi i co dalej z rolnictwem, bo sytuacja nadal jest zła, bardzo zła. Spodziewamy się także załatwienie sprawy wiatraków, które mają powstać tutaj. Przyjechałem po to, żeby poinformować o stanie prac nad nowym programem rozwoju obszarów wiejskich, nad tym, co rolników może czekać w najbliższych 6 latach. Debata na początku była merytoryczna. Pewne mechanizmy na przyszłość muszą być wypracowane. Sawicki przypomniał, że w poniedziałek rusza przyjmowanie wniosków na dopłaty bezpośrednie na nieco innych niż dotychczas zasadach. Premiowani będą rolnicy aktywni. Dlatego warto z tym nowym systemem się zapoznać, bo o ile średnia stawka będzie wynosiła około 243,6 euro na hektar, to o tyle rolnicy aktywni będą mogli tak skonfigurować produkcję w swoim gospodarstwie, żeby mieć nawet powyżej 500 euro do hektara. Rolnicy zwrócili uwagę, i to w dość zdecydowany sposób, że dopłaty nie rozwiązują palących problemów na wsi. Ciągniki, jak do Unii żeśmy weszli, zdrożały o 100%, a dzisiaj się mówi, że nam Unia dokłada, Unia nas wzięli. Rolnicy krytykowali nie tylko Unię, ale i rząd czy PSL. Narzekali na trudną sytuację na rynku trzody chlewnej i mleka. Rozłożone będą odszkodowania czy kary, jakkolwiek to nazwiemy, za przekroczenie kwot mlecznych. Ja dysponuję, nie powiedział pan minister, natomiast czyim kosztem ma się to odbywać? Sawicki namawiał gospodarzy do organizowania się w grupy producenckie. Zbudujcie jedną płaszczyznę sprzedażową. Wyjdźcie z jedną ofertą. Nie dajcie się okłamywać handlowi i nie wkiwajcie siebie w eksporcie. W
ciągu dwóch ostatnich miesięcy rolnicy ze Środy Wielkopolskiej do Warszawy przyjeżdżali kilkanaście razy. Pracowali w zespołach eksperckich. Mimo częstych wizyt w stolicy w trakcie debaty, momentami miało się wrażenie, że każda ze stron mówi o czym innym. Na spotkaniu w Środzie było ponad 500 rolników z Wielkopolski i Kujaw. Do końca kwietnia należy złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok. W całej Polsce trwają różnego rodzaju akcje, które mają pomóc i ułatwić poprawne wypełnienie PIT-u. Otwarte dni w urzędach, infolinie z doradcami, a nawet wypełnianie PIT-u podczas zakupów. Trwa weekendowa ogólnopolska akcja Szybki PIT w galerii handlowej. Podczas zakupów na specjalnych stanowiskach informacyjnych będzie można uzyskać porady oraz informacje o ulgach i odliczeniach. Eksperci urzędów skarbowych będą czekać na podatników, by pomóc im wprowadzić dane z zeznań podatkowych do systemu e-deklaracje, a następnie wysłać je sprawnie i bardzo szybko przez internet do dowolnego urzędu skarbowego w Polsce. Inicjatywa jest super. Jest bardzo potrzebna, bo jest bardzo dużo ludzi, szczególnie rencistów, ludzi takich różnych starszych, których nie stać po prostu na płacenie biura rachunkowego czy jakiejś księgowej, bo to jest drogie. A tak to sobie zrobią. Spokojnie, nie muszą się sami głowić. Na miejscu uzyskamy także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Wystarczy przynieść ze sobą informacje o uzyskanych dochodach w roku 2014, potwierdzenia wydatków, które chcemy odliczyć, a także zeszłoroczne zeznanie podatkowe. Akcja odbywa się w 68 galeriach handlowych w całej Polsce. Z kolei doradcy podatkowi Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych już piąty rok z rzędu wychodzą naprzeciw osobom niepełnosprawnym, oferując telefoniczne poradnictwo w wypełnianiu PIT-u. Dosłownie mówiąc, udzielania informacji, w jakim zakresie mogą odliczyć wydatki na rehabilitację i jak muszą je udokumentować. Konsultacje te są telefoniczne, osoby niepełnosprawne nie muszą wychodzić z domu, wystarczy zadzwonić. Do 27 marca w godzinach od 12 do 14 doradcy podatkowi czekają na kontakt z osobami niepełnosprawnymi lub ich opiekunami prawnymi. Podobną pomoc świadczą również inne regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Swój 1% podatku można przeznaczyć także na fundacje, organizacje charytatywne czy pożytku publicznego. Aby przekazać go na Fundację Nasza Przyszłość, należy wpisać w odpowiednią rubrykę następujący numer KRS. 00000091141 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku. Dzięki odpisowi na fundację będziemy wspierać rozwój dzieła nowej ewangelizacji. W pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych włączyły się również koła oraz terenowe biura Radia Maryja z całej Polski. Na stronie internetowej Fundacji Nasza Przyszłość dostępna jest lista miejsc, gdzie pełnione są dyżury. Zainteresowanie jest dosyć duże. Rozliczanie zanoszę do urzędów skarbowych w danej dzielnicy, gdzie podlega ta osoba. Jest to proste rozliczenie, nie jest to trudne, tylko troszeczkę informacji. I można to zrobić dokładnie. Do końca kwietnia pozostało nieco ponad miesiąc. Warto skorzystać z różnego rodzaju ułatwień, nie zostawiając wypełniania zeznań podatkowych na ostatnią chwilę. Hiszpańska policja organizuje obławę i zatrzymuje 8 dżihadystów. Wszyscy są Hiszpanami, 5 z nich jest pochodzenia marokańskiego. Policja twierdzi, że zatrzymani nakłaniali do zorganizowania w Hiszpanii zamachu terrorystycznego. Zatrzymani w Hiszpanii dżihadyści mieli należeć do tej samej grupy terrorystycznej i podlegać bezpośrednio rozkazom państwa islamskiego. Oprócz namawiania do zamachu zwerbowali także grupę ochotników na wojnę do Syrii i Iraku. 6 z zatrzymanych mieszkało w Barcelonie i okolicach. Najmłodszy z nich ma 18 lat. Także w Turcji zatrzymano grupę około 30 Indonezyjczyków, którzy chcieli dołączyć do państwa islamskiego. Władze w Indonezji szacują, że dotychczas kraj opuściło od 200 do 300 obywateli, chcących dołączyć do islamistów. Tymczasem państwo islamskie po raz kolejny grozi Zachodowi. W opublikowanym w internecie nagraniu dżihadyści zapowiadają przeprowadzenie zamachów, m.in. na Biały Dom, wieżę Eiffla i londyńskiego Big Bena. Silny cyklon uderzył w wyspiarskie Vanuatu na Oceanie Spokojnym. Łączność z większością regionu została odcięta, nie ma dostaw prądu. Są obawy, że żywioł spowodował liczne ofiary oraz poważne straty materialne.
Zdaniem służb ratowniczych minie co najmniej kilka godzin, zanim wiadomo będzie coś więcej o skutkach cyklonu tropikalnego Pam, jednego z najpotężniejszych cyklonów na świecie, jaki nawiedził główną wyspę Vanuatu, a także wiele innych wysp i wysepek Nowych Hebrydów. Zaniepokojenia wstępnymi doniesieniami nie kryje australijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nasze myśli biegną dziś do ludzi Pacyfiku, którzy stoją w obliczu skutków cyklonu tropikalnego Pam. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami o utracie życia przez wiele osób z północnego Vanuatu. Informacje te są jeszcze niepotwierdzone, jednak nasze zaniepokojenie wstępnymi sprawozdaniami jest ogromne. W ostatniej chwili cyklon zmienił kierunek i uderzył w stolicę Vanuatu, Port Vila, z siłą większą niż prognozowano. Meteorolodzy podają, że wiatr sięgał w porywach nawet do 250 km na godzinę. Słowa niepokoju popłynęły z ust Ban Ki-moona, sekretarza generalnego ONZ. Cyklon tropikalny Pam uderzył w wyspy Vanuatu. Oko cyklonu znalazło się w pobliżu stolicy Vanuatu, Port Vila. Skutki katastrofy nie są jeszcze do końca znane, ale obawiamy się, że zniszczenia są ogromne. Istnieje prawdopodobieństwo, że cyklon uderzy jeszcze w inne regiony. Niszczycielskie wiatry, deszcz, powódź, obsunięcia się ziemi, bardzo wzburzone skoki mórz, burze. To wszystko jest tam wyjątkowo destrukcyjne. Wiemy również, że tropikalny cyklon Pam wpłynie na Tuvalu, Kiribati, Fidżi oraz Wyspy Salomona. W odniesieniu do Vanuatu Australia ma przygotowany zespół reagowania kryzysowego mieszczący się w Port Vila. Nasz wysoki komisarz Jeremy Broome przemówił do premiera Natuman i zaproponował pomoc. Stąd jesteśmy gotowi do wsparcia Vanuatu nawet w tej chwili. Solidarność z Vanuatu wyraziła także Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podczas spotkania z prezydentem Vanuatu przekazałem mu swoje najgłębsze kondolencje. Uczyniłem to także w imieniu całej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powiedziałem mu o naszej solidarności z mieszkańcami Vanuatu, a także o chęci silnego zaangażowania się w pomoc poszkodowanym. I teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia, godzina 10:00. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.